Tak wygląda podpięty już nowy przewód od Alexa. Jak widzicie, jest rozwiązany w ten sposób, że złącza, czyli wyjścia w nowej wersji ładowarki, bo oczywiście musimy mieć nową wersję ładowarki lub ewentualnie przerobić tą ładowarkę. Różnica między tą ładowarką a tą ładowarką jest taka, że po prostu są tutaj wyprowadzone złącza na zewnątrz i jakby wpięte bezpośrednio w płytkę. Dzięki czemu mamy łatwy dostęp do gniazd na tego typu złączkach, gdzie sobie szybko wpinamy konkretne gniazdo i możemy testować albo ogniwo 18650 standardowo w dedykowanym slocie, albo poprzez taką złączkę możemy sobie po prostu operować i testować różnego typu ogniwa. Na przykład możemy zrobić coś takiego, czyli złączka i tutaj mamy zwykłe krokodylki i możemy testować jakieś ogniwa pryzmatyczne. Na takim cienkim przewodzie myślę, że do 2 A jakieś małe ogniwa można spokojnie testować. Ewentualnie za pomocą takiego przesuwnego slotu możemy testować różnego formatu ogniwa cylindryczne od 18650 kończąc na jakichś dużych, gabarytowych ogniwach cylindrycznych. Lub jak w tym przypadku, gdzie to jest jako nowość w sumie w sklepie u Alexa, przewód, który sumuje porty. Jak widzicie, sprawa wygląda następująco. Mamy już połączone, zsumowane porty w Megacell Charger, czyli od 1 do 8 są to nasze porty traktowane jako jeden duży port. Jednak w związku z tym, że oprogramowania jako takiego jeszcze na tą chwilę nie ma, dopiero Martin nad tym pracuje z Alexem, pomiary trzeba sobie po prostu potem zsumować. Już Wam tłumaczę, o co chodzi z tym sumowaniem. A więc tak, ładowarka ma zsumowane porty, 8 sztuk, do tak naprawdę jednego połączenia, czyli mamy tutaj minus, mamy tutaj plus. Jak tutaj widzicie, 8 portów ma takie samo napięcie. Może tutaj będzie to lepiej troszeczkę widać. Mamy 8 portów zajętych jako tak naprawdę jedno ogniwo. Nie możemy korzystać z funkcji testu pojemności oraz z funkcji workflow, ponieważ nie będzie to działało dobrze. Sprawdzałem, będzie dochodziło do takich sytuacji, gdy na przykład kilka portów będzie ładowało bateria, a kilka portów będzie ją rozładowywało. No i wiadomo, nigdy taki test się nie ukończy, kiedy część ogniw będzie zasilana jako ładowanie, a część jako rozładowanie. Jednak w sytuacji, kiedy użyjemy tylko i wyłącznie trybu ładowania, czyli podłączamy w takim trybie ogniwo, wybieramy tryb ładowania, tryb ładowania nam się tutaj kończy, mamy zakończony tryb ładowania i dopiero wtedy uruchamiamy tryb rozładowania i mierzymy pojemność. Nie możemy używać tego trybu niebieskiego, czyli trybu testowania pojemności, ponieważ na obecną chwilę jeszcze to nie działa, jest to w wersji testowej. A więc tak, mamy tutaj ogniwo już naładowane, dlatego też wybieramy sobie tutaj te 8 portów. U mnie jest tutaj na ładowarce to od C2 od 1 portu do 8 i tu wybieramy sobie tryb discharge the battery. Naciskamy. Zaczyna się test pojemności. Na każdym slocie jest ponad 1 A, 1100 mA, czyli łącznie ponad 8 A, prawie 9. Na samej ładowarce zaświeciły się czerwone diody, co oznacza, że każdy slot jest w trybie rozładowywania. I jeszcze Wam chciałem tutaj pokazać, że faktycznie idzie na jednym złączu ponad 8 amper. Musimy troszeczkę poczekać. Dla Was to będzie chwilka. Ja wrócę tutaj prawdopodobnie jutro rano i sprawdzimy, jak się zakończył test. I tak, jesteśmy już na drugi dzień. Jak widać, test jest zakończony. Zobaczmy tutaj na aplikację. I wygląda to w następujący sposób. Tutaj na zielono mamy test pojemności. Trzeba po prostu sobie zsumować wszystkie pomiary z 8 slotów. Ja tutaj na szybko sobie podliczyłem, jest to około 86, prawie 87 amperogodzin. Tak więc podczas testu minimalne 2,8 i górne 4,24. W tym zakresie napięć ogniwo wykazało
prawie 10 amperogodzin więcej pojemności niż ma fabrycznie. Jest to też związane z tym, że było tutaj bardzo małe natężenie prądu, jeżeli chodzi o to konkretne ogniwo, ponieważ 8 amper dla prawie 80 amperogodzinnego ogniwa to nie jest zbyt dużo, tak naprawdę to jest 1/10 C, więc w związku z tym miało prawo wykazać większą pojemność. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ładowanie. I teraz tak, przechodzimy sobie tutaj i zaznaczamy ładowanie. Tutaj startuje i mamy już wyzerowany wynik, zaczyna się od razu test. Po zakończeniu tego będziemy mieli do porównania test przy rozładowaniu i test przy ładowaniu. I zobaczymy, czy te wyniki się pokryją. A więc znowu, do zobaczenia za chwilkę. Ładowanie jest zakończone. Teraz tak, biorąc pod uwagę wyniki przy rozładowaniu oraz wyniki przy ładowaniu, potwierdza się to, że ogniwo faktycznie przy takich niskich prądach, bo 8 A dla 80 amperogodzinnego ogniwa to jest właśnie prąd w granicach 0,1 C. Różnica między pomiarem przy rozładowaniu i pomiarem przy ładowaniu jest dosyć duża, w granicach 1 do 1,5 amperogodziny. Tak więc to jest mega upgrade dla tej ładowarki. Jeżeli szukacie jakiegoś fajnego stanowiska do testowania i nie tylko ogniw 18650 czy też cylindrycznych, to jest naprawdę mega temat. Ja tylko czekam na aktualizację oprogramowania przez Martina, ponieważ na obecną chwilę nie jest jakiś mega problem, że trzeba manualnie rozładować i potem ładować to ogniwo i nie można korzystać z funkcji testu oraz z funkcji workflow, ale myślę, że z czasem dojdzie oprogramowanie i będzie to działało z automatu. Dzięki wszystkim za uwagę i pozdrawiam. Hej!